Dzień dobry, w dzisiejszym vlogu od pana Konia pokazać, jak jedziemy renem. Muszę zrobić nową pałę i zmienić moc tej pały do nowej pały, silniejszej pały. To będzie nowy akt początku nowego świata. A teraz tak, nagrywam ten film, dlatego że dużo nowych osób kurde! Mogą kurde! Nie wiedzieć, dlaczego walczyłem z moim sojusznikiem Kajetem Renem. Powiedz kurde w zezgo! Ciska powiedz, bo jak nie, to jest zbyt dalej robię, ale już nie zrobię tego, powiedz nam, widzom, dlaczego byłeś śmielowaty dla mnie. Moja sytuacja wyglądała tak, jestem zaczarowany. Tyś kogo? Jakąś wróżkę dziwną. Słyszałem źródeł, że to była wielka stara czarownica, która była straszna. Nie była aż taka straszna. Dało się nie wygadać. Dlatego właśnie chciałeś mnie zniszczyć, tak? Czyli zostałeś zaczarowany, tak? Przez wiedźmę, czarownicę. To był mój główny problem. I potem zapomniałeś sytuację, tak? Nie wiedziałeś, kim jest. Nie wiedziałem w ogóle kompletnie, co się dzieje. Do walki z tym tutaj panem koniem. Nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Jak walczyliśmy, to właśnie miałem jakiś taki przejaw, że coś chyba źle robię. I potem zostałem odczarowany przez pana konia. Bardzo dziękuję. I na tym się skończyła w sumie cała historia z tego. Kurde. Trochę zły jestem na ciebie i będę na ciebie uważał trochę. Muszę uważać. Nie podoba mi się twoje nastawienie. Ale i tak będziemy sojusznikami. Aczkolwiek będę się czasem ci bał i miał na ciebie oko. Oko! Końskie oko. Co? Końskie oko. Końskie oczy z odbytu będą. Tak, że takim akcentem kończymy ten film. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi, bo czekaj, jestem Renę. Kurde! To...